Informatyka, ponieważ jest to przyszłościowy dość zawód i chcę iść w tym kierunku. Również mam starszego brata, który jest programistą i też wybrał informatykę na Politechnice Opolskiej i bardzo był zadowolony z tych studiów i chcę iść w tym samym kierunku. Już gdzieś informatykę wybrałam sobie w gimnazjum i od tego momentu cały czas dążę, żeby zostać programistą. Więc tak, informatyka to jest bardzo dobry zawód, moim zdaniem. Politechnika Opolska ma bardzo dobry poziom nauczania i lokalizacja bardzo dobra jak dla mnie, bo nie muszę się wyprowadzać nigdzie do większego miasta i mogę zostać w Opolu z rodziną i moimi znajomymi, z wszystkimi. Wybrałem kierunek zarządzanie, ponieważ chcę wiązać swoją przyszłość z biznesem, z handlem. Planuję być może założyć własne przedsiębiorstwo. Uważam, że ten kierunek idealnie spełni jakby, no, moje oczekiwania. Bardzo dobre opinie słyszałem o tym kierunku, o tej uczelni. Wybieram się na studia magisterskie na kierunku architektura. Kontynuuję na Politechnice Opolskiej. Myślę, że po to, żeby zdobyć pełne wykształcenie. Z własnego doświadczenia, przynajmniej na architekturze, fajnie, bo nas było dość mało, więc fajny kontakt z prowadzącymi. Myślę, że bez problemu można było się wszystkiego dowiedzieć, wszystko dopytać, że tak powiem. Także polecam. Ja wybrałem elektronikę i systemy komputerowe ze względu na to, że słyszałem, że w Opolu jest to najlepszy wydział i właśnie dlatego zdecydowałem się wybrać właśnie tutaj, a nie na przykład we Wrocławiu, gdzie też składałem, ale ostatecznie zdecydowałem się tutaj. Dużo znajomych właśnie poleciło mi, że tutaj w tej uczelni jest to warte studiowania. Wybrałam matematykę i robotykę, dlatego że od zawsze interesuję się przedmiotami ścisłymi, matematyką, informatyką i chciałabym właśnie iść do pracy właśnie w tym kierunku.